Powód nie jest taki, że ja się wystraszyłem, tak, albo coś podobnego. Tylko powód jest taki, że w połowie stycznia mam zostać tak zwanym magistrem, wychowawcą braci studentów w Holandii, w Rotterdamie. Tam zakon po prostu się odradza. To też jest w ogóle ciekawa historia, że ta dość religijnie spalona holenderska ziemia zaczyna ożywać i pojawiły się nowe powołania, a prowincja holenderska się bardzo zestarzała przez wiele lat i nie mają człowieka, który by tą młodzież wychowywał. I generał zakonu poprosił o pomoc. Już tam nie wchodząc w szczegóły, ja się podjąłem tej roli. No i w tej chwili koncentruję się na tym, żeby się przygotować do tej misji. No ale, ale to jest tak, poznanie historii Holandii, historii kościoła holenderskiego, historii prowincji, holenderskiej prowincji Dominikanów. To jest szlifowanie i angielskiego, i holenderskiego i tak dalej. Więc ja mam roboty potem. To oczywiście, że mnie strasznie korci, żeby różne rzeczy komentować, tylko jednocześnie wiem, jaki to jest wydatek energetyczny, jak zareagują moi oponenci, a mam takich. Także ja to mówię otwarcie, nie po to, żeby kreować jakikolwiek swój taki wizerunek jakiegoś tam fajtera, bohatera, czy Bóg wie kogo i tak dalej, ale lubię mówić o pewnych rzeczach wprost, tak jak one wyglądają, bez, jak to młodzież mówi, ściemniania. Tak?